Tu Tauchini, witam was bardzo serdecznie w pierwszym w tym sezonie odcinku Mistrzów Brązu na koncie Eras 765 albo 765 albo 765 albo 765 ewentualnie nie. Brąz 5, 33 punkty, słuchajcie, dostałem masę kondo od was, jakieś 80 może albo i więcej. Wybrałem to, bo przeskoczyłem te konta, oczywiście potem się okazało, że nie są takie fajne. Przeskoczyłem z 5, 8 kont, no i to się wydawało najsensowniejsze. Jest ok, jest sporo postaci, jest brąz 5, 33 punkty. Runki na AD są dobre, tylko na AD są niestety średniawe, ale znośne. Niebieskie są pod AP, a powinny być pod przebicie odporności znośne. Ważne, że jest sporo postaci i będziemy mogli pierdzielnąć se losowanko, bo zaczynamy kompletnie od zera nasze losowanko w pierwszy odcinek Mistrzów Brązu. Tak jest! Wszyscy na to czekali, normalnie 1000 łapek w górę pod tym odcinkiem to minimum, słuchajcie, minimum, więc ja czekam na 1000 łapek w górę od was. Jak będzie 1000 łapek w górę, to ja będę uśmiechnięty od ucha do ucha, w słuchawkach nawet, nieważne. Zaczynamy przedstawienie. Zacznijmy standardowo od losowania. Wszystko ładnie widać, pełna pula wszystkich czampionów. Czas rozpocząć losowanie. Graves. Na koncie Gravesa nie ma. Standardowo jedziemy dalej. Fizz. Na koncie Fizz jest. Skoro gramy Fizzem, to ja chciałbym zaprezentować nowy sposób dobierania. Pewnie już wam dobrze znany z tauchinowych rankedów i nie tylko. Z własnego doświadczenia pewnie też. Ja Fizzem mogę zagrać na pozycjach dwóch. Pierwsza dżungla, druga środek. Znaczy mogę nawet jak trzeba na topie też. A niech będzie środek. Ustawiamy się w kolejce. Czekamy sekundkę, bo to jest brąz, a podobno tryliard ludzi tam spadło, zarówno jak do Silvera, jeszcze więcej ludzi spadło do Silvera, że Silver bardzo serdecznie wita wszystkich platyniarzy. Ja osobiście po moich placementach nie zdziwiłbym się, jakby był w goldzie. Ha, 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 hi, 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 będzie co robić w tym sezonie, będzie zabawa, będą może streamy z tej okazji, że jestem w goldzie i trzeba wrócić do diamentu, no będzie ciekawie. Na razie moje placementy, a nie będę wam zdradzał, bo kurczę, tauchinowe rankedy na razie były 3. A nie będę tutaj spoilerował, ile wygranych, ile przegranych. Nieważne. Coś obawiam się, że będę w goldzie albo w niskiej platynie, bo idzie po prostu fenomenalnie do tej pory. Coś długo szuka, nawet się nie spodziewałem, że tak długo. Myślałem, że w sekundkę znajdzie. No cóż. Widać, że konto jest aktywne, że tutaj pan grający ma dużo grali Sinem. Fizek, aha, te runki, takie se, no zdecydowanie takie se pod Fiza, no ale cóż, no co zrobić, no wylosowało, to zagramy. Tylko że ja bym bardzo chciał, żeby to szybko znalazło. Główna rola dżungla, drugorzędna mid, może to jest problem, zbyt oblegane, chociaż dżungla nie jest aż tak oblegana. Dobrze, możecie pisać ładnie w komentarze, co myślicie o nowym systemie dobierania. Możecie pisać ładne komentarze, jak tam po placementach. Możecie pisać fajne komentarze, miałem 10 wygranych i dało mnie do brązu 4, co wam Subarito. Też możecie tak oczywiście pisać. A tymczasem zaczynamy dalej dawać mitu, wyszukać rozgrywkę. Come on baby.
bo jeszcze trzeba będzie przecież przeżyć nową fazę pikowania, która też trochę trwa, a w ogóle to trzeba przeżyć czas ładowania, co w brązie jak zwykle grają na tosterach i jest bardzo ciekawy. Come on, give it to me. Co tak długo? Poznikały wszystkie wykrzykniki stąd. Kiki z Polska nadzieja. Ja bym chciał, żeby znalazło mi grę. Ej, ale no szczerze jestem rozczarowany, bo to już 4 minuty czekania i dalej nic. Nie fajnie. Dobra, słuchajcie, ja to wystartuję jeszcze raz, zmienię drugorzędną rolę na top lane. O, nie ustawię dowolnej, no bo fizem. O, pewnie jakiś bug był. No, widzieliście w ułamku sekundy teraz znalazłem. Może mnie rzuci na topa i się okazało, że jednak te wszystkie, że te obie role były tak oblegane. O nie, no, dżungla, po chwili. Dobra, trzeba było po prostu zrestartować. To nic. Mam nadzieję, że nie płaczecie bardzo. Oczywiście pokazujemy naszego Fiza, którym będziemy grać w dżungli. Ustawiamy sobie spele, żeby nie było jak na... Tauchinowym rankedzie. Ups, spoiler. AP. I trzeba będzie dostosować stronę Master Yesów. Czy ja wiem, czy nie chcę prędkości ataku? Nie. Jaka Akali? Aha, już myślałem, że to ja. Jeszcze będą z 3 razy restartowane, bo brązy nie ogarniają, że muszą potwierdzić bana. Zagrajmy tak. Agresywna gra. Wow, zbanowany. Talon! Guys, I'm Lucian God. Kurczę, Talon ban. Aj, będzie ciekawie. Garen. Już czujesz te brązowe bany. Mistrzowie brązu, sezon 6. My stats with Lucian 23, 5, 4. Lucian God. To było takie piękne. Nieskazitelnie brązowe! Po prostu... Ja chyba normalnie nagram przeprowadzenie poradnika, jak rozegrać Champion Select. Opisuje, jaki to jest świetny tym Lucianem, jaki jest po prostu zajebisty, bo on bierze i go banuje. Book.
RPK gruby. Mistrzowie brązu. What I pick? Gragnar Noga. Jack 16. Emciak 6. Frenk 69. Kurde, te niki RPK gruby też. Gnar Noga. Pogrzebie świat pod lodem. Lisandra. Bardzo dobry pik. To jest support lux. To jest to, żeby iść na wsparcie i pikować lux. Typowe brązowe zagranie. A przeciwnik myśli, chce wziąć albo Leonę, która i tak byłaby dobra, albo Morganę, która byłaby chyba jeszcze lepsza, jak tylko by w odpowiednim momencie rzucił binding. Ta Lux byłaby bezużyteczna. Ja oczywiście biorę Fizza. Niestety brak skina, no ale cóż. Masterki ułożone, runy ułożone. Jesteśmy gotowi. Spele ułożone. Vayne. Soczysty początek nowej serii Mistrzów Brązu. Zak do dżungli. Czyli to jest co? AD Carry Teemo? Or fucking what? To jest AD Carry Teemo czy AD Carry Xin? Bo się gubię. Nie mam pojęcia. No matter. Let's do this. Fizz Jenkins. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero. Mistrzowie brązu startują tuż po oczekiwaniu na załadowanie się wszystkich i wystrzału tostów z ich tosterów. To troszkę potrwa. Ech, ten komputer mój. Zakurzony, już pewnie zaśmiecony w środku. Ładuje się do tych 100% wyjątkowo wolno. Aj tak, kurwa, jestem pierwszy. Ale jest okej, bo wszystkich widać. Nieważne, że Leona i Zak mają po 0% w tym momencie. No cóż. Emciak 6. Poka bydlaka. Emciak poka bydlaka. Dobra, więc tak. Emciak jako gnar. No, a nie gnar, tylko na. Frank jako Vayne. Nawet mścicielka. Jack 16 jako Lisandra, RPK gruby jako Lux. Powagi, żądam powagi. Gra Leoną, Bedfart Zakiem, Merley Boy 3, AD Carry Teemo. O, szybko się nawet załadowało. I coś cicho mi ta gra chodzi, albo mi się wydaje. Ogólny dźwięk był cicho. No może trochę teraz lepiej będzie. Ej, jakby coś się zmieniło, nie wiem. Albo mi się wydaje, albo... tak, ustawmy ich sobie. Nie, mam wrażenie, że coś... No, jakby się kopło. Bardzo fajny masterka dla ciebie, Leona. Po prostu świetna. Już lepszej się chyba nie dało. Z piorunami? Nie no, u nich z piorunami jest tylko Teemo AD Carry. Dobra, już są ustawieni. Byleby nie mieć lagów. O Jezu, ten interfejs. Już widzę, że tu jest coś nie tak.
Czy teraz jest dobrze? Tak, teraz jest dobrze. Wszystkie masterki są, nic tu nie ma dziwnego. Tak, dźwięki daj trochę wyżej. My main is Lucian and Corki. No, standardowo zaczynamy z W. Spoczy. Nie wiem, czemu się wbiłem w małego. No matter. It doesn't even matter. Ale to idzie normalnie opornie trochę. No bo te masterki nie posiadają attack speeda. Pójście na reda będzie ciut ryzykowne, no ale... I wololo, kochanie. Najwyżej się wypieprzę tym fizem. Będę miał nauczkę i na przykład jak będę chciał grać fizem w dżungli u mnie, bo miałem zamiar taki, to nie pójdę i nie zagram, bo uznam, że to jest gałganienie, albo zagram, ale nie tak beznadziejnie jak tutaj. Jeszcze nie wiadomo, czy beznadziejnie tutaj zagram. Ale na razie nie wygląda, jakbym miał zagrać dobrze. Nie wyjebiecie mnie, głupie małe. Ugrał, ugrał, ugrał. Jestem bez życia, ale ugrałem. Kill za kill, kto za kogo? Team ma asystę, Leona ma killa, Vayne ma killa, według mnie Worf. Według mnie Worf, ja się nie wywaliłem na redzie, czy jest dobrze. Powiedzmy. Mam trzeci. Tutaj mocny pojedynek Lisandry z Zedem Zakiem. Zak na bocie, ma double buffa, już trzeci level. I trochę lepiej wyszedł z tej sytuacji niż ja, ale to nic. Chyba niepotrzebnie poszedłem, bo jeszcze nie mam tego. Nie mam smite'a. Easy. Wow, ten Zed to chyba umrzeć chciał. Cześć! Ten skok. No nie rozpadniesz się niestety. O, wilki zrobiłeś sam. Więc nie za wiele jestem w stanie ci zrobić. Ta Lisandra nasza też się wywaliła. No niefortunnie spotkałem tego Zaka. Dość niefortunnie. Ale cóż, życie. Może Grompa będzie miał. Powinien już być Gromp, tak jest. Na wszelki wypadek. No dobra, teraz stajemy przed bardzo istotnym wyborem. Czy ja chcę właściwie maksować W, czy chcę maksować Q? Ale chyba chcę maksować W. No bo jest spokojnie, bezpiecznie i ogólnie fajnie. I normalnie bym chyba poszedł w item podwardy, ale to są mistrzowie brązu, więc... Idziemy. Idziemy pod... Smite'a na przeciwniku. Jezu, ten Zed taki głupi. Mógł to przeżyć. Nie wiem, w ogóle te flesze. Nie wiem, co ona robi? Co ona robiła? Ta nawet go nie wysadzi za bardzo. On jakby był mną. Znaczy, no właśnie, ja bym się jeszcze wbił w tą Lux na jego miejscu. No i prawilny pingword, oczywiście łapka w górę i piszecie prawilny pingword, łapka w górę.
na czacie, w komentarzu i pójdziemy agresywnym, prawilnym pingboardem, tak jak was uczyłem, tylko tym razem w tych krzakach, na całoczynowych rankedach, jak uczyłem. Tutaj bardzo fajną wizję nam da. Może nie aż taką super fajną, ale wystarczającą. Kurczę, ten gank na Xena jest mało korzystny. Ja wiem, ja widziałem. Oskubany. No i spaliłem flesza. O ty, skubańcu, ty jeszcze chcesz mnie bić? Hej, farma. Musiałem, bo on by mnie podbił, była zbyt duża szansa, żebym nie uciekł z tego. A mieli tam wizję, skoro tak mnie zaatakowali, skubańce. Dobra, zróbmy wilki. Jest już blue, możemy zrobić. Oczywiście nie oddam Lissandry, bo to brąz. No. Teraz pytanie, czy ja chcę robić Fizza pod Devourera? Nie, ja nie chcę robić Fizza pod Devourera, bo właśnie nowym założeniem Fizza w dżungli jest fakt, że ten item do dżungli pod AP jest bardzo dobry i fajny i korzystny. Ole combo! Nawet flasha zmarnował. Więc oczywiście skupiamy się na tym, żeby go mieć. Ale mimo wszystko idzie dość wolno i jakoś nie mam impaktu w żaden gank. Nie miałem szczęścia trafić na dobry moment. Top się wywalił. 5 za 5 jak na razie. Ten botlane jest jakiś dziwny. 19-18 farmy w 8 minucie gry to nie jest jakiś wybitny szał. Dobra, jest rybka. Posiadanie rybki trochę powinno ułatwić grę. Nie wiem, czy ja chcę. No, mógłbym właściwie. O Jezu! Ale żeby dobrze wykorzystać tą rybkę, trzeba najpierw dobrze ją wykorzystać. O, nie trafił. Jakby trafił Zak, to by na pewno wyszło na jego korzyść, ale nie trafił mnie, przez co mnie nie podbił. A jak mnie nie podbił, to dałem radę złapać Zeta. O-o. Help me! Właściwie czemu by nie zabić Teema? Nope. Ale moglibyśmy się bić, jesteśmy 4 na 5. Nie rozumiem. I co? Oj, się cykają. O, Teemo obrywa straszny damage. Bijemy się, nie bijemy się. Ty w ogóle zużyłaś ulti? Nie, ty masz ulti. To też trochę paranoja. O Jezu, co to było? O Teemo. 4 sekundy ryba. Nie zdążyłem nic zrobić. Ryba. Żadnego killa nie dostałem. Wyszło, że... Nie, dostałem killa. Nie wiem skąd dostałem killa, ale dostałem killa i as... Aha, z killa przecież dostałem na Zedzie wcześniej. A teraz tylko asystę z tej całej maskarady. Czy czegoś tam. Nope. Denied. A wyszło całkiem i tak nie najgorzej. Z
zbliżamy się powoli do mojego itemku, który pozwoli nam być... Op! Jest Timo bijący. Bum. Ładnie, ładnie obijany. O. Z fleszą nie złapiecie jak z fleszową. On farma nam idzie, ja przyjmę. Czemu by nie? Ale w brązie, jak to w brązie, tylko nar coś farmi. Standardówka. Ej, nawet nie za wiele ten nar. Co smoka zrobi? Oto skubańce. Zdzisz, nawet znaleźli mojego prawidłego pigwarda. Nope. Nie miał pasywy, to się zabiło. I teraz trochę żałuję, że nie maksowałem ku pierwszego, bo to nie jest ten stary fiz w dżungli, który polegał na tym, że się go składało pod atak speed i on robił z wód dużo damage, tylko to jest taki właśnie bardziej AP fiz. I to ku miałoby sens, a teraz, bo drugi i tak muszę maksować E. Ale właściwie... Jezu, jakie wymysły, ten nar przeskakujący przez tego Xena. Jak się wybombała ta żaba. Tak blisko jak ja. Dawaj, nar! Ale czemu odrzucił tego? Łap! Plum! Oj tak. Set, ale wezmę wieżę, bo czemu by nie. Xin się tepa. Ole, żeś damage dostał. Po papie. Nawet się zaraz zdajwuje. Tricky, tricky! Cześć. O, nice! Cześć. O, skubańcze. Oj, masz jeszcze pasywę. No ja tu za bardzo się nie pomogę. Ale trzeba mi przyznać, fajnie wybrnąłem z sytuacji. No, już myślałem, że nie przeskoczę. No i to jest już ten moment, kiedy Fizz całkiem sporo damage'a zdaje. To wygląda całkiem nieźle, a w ogóle to mam 1900 jeszcze do wydania. I te kampy już idą po prostu przyjemnie, świetnie i szybko. Już jest 2000 golda, idę postawić prawilnego Pink Warda w prawilnym, agresywnym miejscu. I może zdążę jeszcze pomóc.
Ale chyba nie za bardzo. Nic nie szkodzi. Dobra, cofnijmy się. Dajmy te 2100. Na co? Myślę, że zrobienie zoni będzie dobrym pomysłem. W sensie, że zrobienie jej szybko. Będziemy mogli się wbijać. Używać zoni. Wtedy na zoni się cooldowny odnowią i znowu skakać. Tak mniej więcej działa Fizz. A nawet sobie zesmajtuję. No, bardzo fajnie, rybka się przydaje na takiego zaczka, że on potem uciec nie może. Drugi poziom. Tego AP na pewno mamy już sporo, sporo więcej niż ostatnio. Sed, miej tu Warda. Nawet nie mam jak mu pomóc. Miej tu Warda, przez co ten... Przez co ta ryba była bezużyteczna. No i padłem. Nie, nie padłem, ale jaja! Nie! Sensacyjne zagranie ta odcina. Typowi mistrzowie brązu. Jestem legendą. To kurwa, jeszcze zaczep się ogrzywa. Głupia babo. Dobra, będzie cała zonia. A tak żałowałem, że nie mam jeszcze tej zoni. Mówię, przeżyję, przeżyję. A i tak przeżyłem bez tego. Ja chcę głośność komentatorki większą. Chcę słyszeć głośniej, kiedy mówią legenda. Czyżby to miał być ten epicki odcinek, kiedy ta oczy nie umrze? Czyżby? Niesłychanie. O, od razu lepiej. .801. Sensacyjne rozpoczęcie sezonu Mistrzów Brązu. Bardzo ładnie, Lissandra. Timo! O Jezu, ale skopałeś. No, a ja nie doskoczyłem. Tak, jeszcze mi ukradni to. Ciotiks. To cześć. Wow, ale poleciał. Zonia! Co mówiłeś, Tauchin? Wcale nie musiałem tego robić, ale byłem greedy na killa. I się wywaliłem, jak rak. A nie musiałem tego robić i mogłem zrobić odcinek, że nie umrę. Ale oczywiście musiałem wywalić się jak kraby. I po co? I po co? Bo musicie dłużej poczekać na fakt... na odcinek, kiedy nie umrę. O ile kiedykolwiek się taki doczekacie. Gridocin zawsze bierze górę w takich sytuacjach. A, my dalej nie mamy żadnego smoka. Wow, pasywa wróciła mu. O, Timo morderca nie ma serca. Przekroczyliśmy, słuchajcie, 20 minutę. I tam.
Tyle farmy, tyle farmy, tyle farmy. Kabum! Przeciwnik pokonany. Sojusznik pokonany. Udało ci się zabić wroga. Przeciwnik pokonany. Mój kill. Dzięki, nara. Nie miałem flasha. Nie złapiecie mnie. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Chcesz zobaczyć sztuczkę? Świetna wymiana, Xi, nie? Byłem bez many i tak na samym wucie zjechałem, bo tylko Q dobiłem. Jest ich Blue. Jak miło. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Jeny. Przeciwnik pokonany. Jest. Jak ograł. Jeny, jaki to był disrespekt. To jest piękne. O, mój kill to był. Halo. GG! I słuchajcie, pierwszy odcinek Mistrzów Brązu powoli dobiega końca. A ja przypominam o łapce w górze, żeby zebrał się 1000 na pierwszym naszym odcinku nowego sezonu. FIS 17-1-4. Oczywiście ten jeden dead musiał być. Obrażenia, no Lux Support zadało więcej niż ja. Shame, shame on me. Total Shane, oh, shame on me, 2-3-25 miała. Dobra, bardzo fajna gierka. Standardowo, brązowo, bardzo super mi się grało. Szmaty jebane. Brązowo. Bardzo się cieszę, że byliście dzisiaj ze mną. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć. Mistrzowie brązu. Tu.